Witam, tu Łukasz z Long Story Short. Dzisiaj krótki materiał na temat tego, w jakich okolicznościach w Polsce skończyły się tworzone koncepcje o otwarciu na Chiny. Myślę, że wiele osób o tej koncepcji usłyszało w czasie, gdy Jacek Bartosiak wydawał swoją pierwszą książkę Pacyfik i Eurazja o wojnie, gdzie było sporo na temat Chin. Myślę, że w ogóle początkowo pan Jacek Bartosiak był znany właśnie z tego, że początkowo mówił konkretnie o Chinach. Coś mi się zdaje, że akurat przy tej rozmowie to musiało się w nim nieźle kotłować, bo przecież rozmowa dotyczy tego, jak różne czynniki ukręciły łeb jego głównemu pomysłowi z tamtego okresu, to znaczy tam okolicy 2015-16. A tak poza tym, to zdaje mi się, nie jestem pewien tego, że on pisał w którejś ze swych książek, że Amerykanie nie powinni zdusić współpracy Polski z Chinami, bo Ameryka w tym rejonie nie jest w grze konkurencyjnej z Chinami, ale nie jestem tego pewien na 100%. Posłuchajmy więc tego fragmentu, gdzie opowiadają o końcu tej koncepcji w Polsce oraz jak do tego są nastawione Węgry i Bałkany. A tak swoją drogą, kiedy uważasz, że podjęta została decyzja geopolityczna przez państwo polskie o tym, że jednak właśnie nie z Chinami tniemy i tak dalej? Jak oceniasz? Wydaje mi się, że to był moment początku rządów Zjednoczonej Prawicy. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj taką osobą, która była bardzo mocno sinosceptyczna, był Antoni Macierewicz, który przecież nawet zablokował przejęcie, tak, czy wejście we współpracę polskiej spółki z chińskim podmiotem, który miał rozbudowywać jeden z węzłów handlowych pod Łodzią. To zostało wtedy zablokowane ze względów właśnie bezpieczeństwa. Takiej argumentacji wtedy użyła strona rządowa. Tutaj przede wszystkim podobno aktywny był Antoni Macierewicz. No i wydaje się, że wtedy jakby położono fundament pod to. Mieliśmy jeszcze przecież wizyty Mike'a Pence'a, mieliśmy wizyty Pompeo, prawda, w Warszawie, kolejne deklaracje o tym, że w kwestii bezpieczeństwa sieci 5G, prawda, które były wymierzone Huawei i tak dalej, więc mieliśmy kilka takich kroków. No a w ostatnim czasie to już mieliśmy nawet na poziomie rządowym, tak, kilka takich mocnych antychińskich wystąpień ze strony na przykład ministra Żaryna, który jest odpowiedzialny za kwestie związane z bezpieczeństwem informacji, tak, które wręcz wprost uderzały w przewodniczącego Xi Jinpinga. No więc wydaje się, że tutaj już Polska taką decyzję geopolityczną tak. Mi się wydaje, że było kilka takich momentów. W sumie chyba nigdy nie rozmawialiśmy o tym Strategy and Future. Jesteś wspaniałym rozmówcą, żeby o tym porozmawiać. Wydaje mi się, że zaczęło się to przy wizycie Xi Jinpinga w Polsce. Nie wiem, który to był rok, 16? Już nie pamiętam, bo 17 wiosna. Nie. I tam była ostra interwencja Amerykanów, żeby nie podpisywać wszystkiego. I taki ci, którzy jeszcze nie wierzyli, że naprawdę nadchodzi konfrontacja i że oni coś tu muszą wybierać, poczuli naprawdę silną presję ze strony Amerykanów. Pomimo tego, że Amerykanie sami jeszcze nie wchodzili, prawda? Dalej handlowali, robili wszystko z Chinami. To już wobec nas, jako bardzo słabego partnera gospodarczego, który nie ma istotnych interesów z Chinami, było łatwo wywrzeć presję i tam blady strach padł na wielu ministrów. To było za ministra spraw zagranicznych Waszczykowskiego. Tak? I ja wtedy byłem, można powiedzieć, widziałem to trochę od środka, jak to wyglądało przy tej wizycie. Potem był bardzo ważny moment, gdy Chińczycy popełnili błąd i były takie wspólne ćwiczenia floty bałtyckiej i rosyjskiej. I 2017 rok. Zrobiło to ogromnie negatywne wrażenie na włodarzach państwa polskiego. Amerykanie dostali fajną amunicję do tego, żeby tym bardziej. No i oczywiście zaczęła się cała ta kampania informacyjna. Na to później się nałożyły właśnie Pompeo, mówiący o tym, że nie będzie dzielenia się wiadomościami wywiadowczymi z sojusznikami, jeżeli będzie 5G, Huawei i tak dalej. No i w tej chwili mamy w regionie tak naprawdę tylko Węgry, które mocno postawiły na Chiny w ramach strategii, którą Węgry realizują od 2009 roku, 9-10, czyli otwarcia na wschód.
To jest taka strategia, którą urząd Orbana prowadzi wobec Rosji, wobec państw Azji Środkowej. I tam są bardzo mocno tak akcentowane wątki cywilizacyjne, czyli takiego związków Larów, właśnie, tak, Turków, znaczy w sensie tych ludów turańskich z Węgrami i tak dalej, ale również tym jakby elementem tej strategii są te budowanie relacji z Chinami, ściąganie inwestycji chińskich. I widać też wyraźnie, że państwa bałkańskie, które też no, nie mają takiego realnego zagrożenia w postaci Rosji, bo tutaj również ten wątek relacji chińsko-rosyjskich bardzo mocno wpływał na postawę państw Europy Środkowo-Wschodniej, na ich postawy wobec Chin, no to państwa bałkańskie również próbują hedżować, tak? Coraz, i to w ostatnich latach było bardzo mocno widoczne.